Państwu, miło Państwa witać na kolejnym spotkaniu z cyklu Nowa Matka, Prowincja Zapomniana, Ziemia Lubuska, Wspólne Korzenie. Na wstępie powiem tylko, że nasze spotkanie dzisiejsze jest transmitowane online, jak również nagrywane zdjęcia i zamieszczane na naszym portalu i na naszej stronie internetowej. Gościem dzisiejszego spotkania jest pani Małgorzata Dąbrowska, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie związana z Instytutem Zachodnim w Poznaniu, stypendystka Instytutu Zachodniego. Przez pewien czas związana była również z Instytutem Historii Stosunków Międzynarodowych w Kulicach, ośrodkiem Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym obecnie ma pracę przewodnoktorską w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych. Temat, który dzisiaj Państwu zaprezentuję, przygotowanie pojęcia ziemi lubuskiej po wojnie, jest tematem jej pracy, powiedziałam, że związany jest z tematem jej pracy doktorskiej, więc myślę, że będziemy tutaj mieli okazję jako jedni z pierwszych dowiedzieć się i zapoznać z obecnymi wynikami Pani badań. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i oddaję głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na nie będzie to jedna z pierwszych prezentacji na temat mojego doktoratu, bo musiałam przejść takich już kilka w Szczecinie, w Uniwersytecie. Ale wybrałam tutaj zagadnienie, które mam nadzieję będzie dla Państwa interesujące. Pełen tytuł mojej przygotowywanej pracy to jest dyskurs czy dyskursy historyczne o ziemi lubuskiej w polskim pisarstwie historycznym w latach 1945-1999. Zajmuję się analizą narracji historycznej, analizą tego, jak ziemia lubuska była pokazywana w piśmiennictwie historycznym, czyli w publikacjach naukowych, ale także w periodykach naukowych, w publikacjach popularno-naukowych, a także na łamach prasy, oczywiście w artykułach traktujących na temat jej historii bądź sytuacji powojennej. Dlatego też dzisiejszy swój wykład będzie skupiał się właściwie nie na zagadnieniach dotyczących geografii ziemi lubuskiej i tego kształtowania się terytorialnego, a właśnie kształtowania tego pojęcia na łamach publikacji historycznych, geograficznych i tego, jak to pojęcie było kształtowane, jaką ewolucję ono przeszło, skąd się wzięło i dlaczego dzisiaj mówimy o ziemi lubuskiej. To znaczy, mam nadzieję, że to też w dyskusji poruszymy, czy mówimy dzisiaj o ziemi lubuskiej. Po II wojnie światowej, wobec wstępnych ustaleń Wielkiej Trójki, Związek Radziecki zastosował politykę faktów dokonanych i osadził na ziemiach postulowanych polską administrację i tym samym uzależniając oczywiście tutaj tę strefę wpływów od siebie. Wszelkie ostateczne ustalenia zostały odłożone do konferencji w Poczdamie, ale jednoznacznie Giernij Żukow, generał rosyjski, oświadczył w Berlinie, że granica na Odrze i Mysie Łużyckiej to jest obecnie obowiązująca granica Polski, jeszcze przed konferencją w Poczdamie. W Poczdamie, oczywiście, gdzie zostali zaproszeni przedstawiciele polskiego rządu tymczasowego, przedstawiono memorandum postulatu Polski w sprawie granicy zachodniej oraz apel prezydenta Krajowej Rady Narodowej, premiera, gdzie oni odnosili się do najwyższych wartości moralnych i wyrażali nadzieję, że ze względów historycznych, ale także do uznania dla polskiego poświęcenia w walce przeciwko Niemcom, ziemie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej zostaną do Polski włączone. Na konferencji w Poczdamie ustalono, że Polska przejmie tereny od Odry i Nysy Łużyckiej w zarząd. Niemiecka ludność zostanie z tych terenów przesiedlona w głąb Niemiec, a ewentualne zmiany granicy zostaną ustalone później na konferencji pokojowej. Konferencja pokojowa oczywiście, wiemy się, nie odbyła. Mimo to
Zakończenie II wojny światowej przyniosło Polakom i całemu światu wiele zmian natury geopolitycznej. I okres pierwszych lat po wojnie stanowi czas kształtowania się granic i struktur podnoszącego się z gruzów państwa. A nowa władza, narzucona Polakom przez Związek Radziecki, potrzebowała łączącego ją ze społeczeństwem pomostu, tak, który mógłby jakoś pomóc akceptacji tego statusu. Tym pomostem stały się ziemie odzyskane, które za pomocą prowadzonej akcji propagandowej miały powiązać władzę z narodem. I wobec pojawienia się problemu granicy zachodniej, przynależności prastarych ziem piastowskich, jak to było ujmowane w propagandzie, rozpoczęła się od samego początku kampania mająca uzasadnić i przekonać społeczeństwo o zamieszkłej polskości ziem na wschód od Oby. Ziemia lubuska nie była przedmiotem debaty w momencie dyskusji nad przyłączeniem ziem zachodnich i północnych. W trakcie tej debaty wspominano oczywiście o Śląsku, przywoływano Pomorze, przywoływano Mazury, ale w oficjalnych wypowiedziach brakuje odniesień do ziemi lubuskiej. Tutaj tylko chciałabym przedstawić trzy takie najbardziej widoczne może momenty, w których możemy to dostrzec, i to jest wywiad, którego w końcu 1944 roku udzielił premier Arciszewski. Był to szeroko komentowany zarówno w kraju, jak i za granicą wywiad dla dziennika Sunday Times, w którym mówił, to później również było bardzo mocno wykorzystywane przez propagandę, oczywiście wyjęte z kontekstu, ale on w tym wywiadzie powiedział, że nie chcemy rozszerzać naszej granicy na zachód, tak by wchłaniać 8 do 10 milionów Niemców. Nie chcemy Wrocławia ani Szczecina. Drugą taką sytuacją jest Powstanie Warszawskie, gdzie również nie zabrakło akcentu zachodniego, kiedy to wygłoszonym przez Zbyszka Bednoża apelu powstańczej Warszawy do Polaków ziem zachodnich usłyszeć można było: wzrok pełen siły, ale i utęsknienia kierujemy również na zachód. Bijąca Niemców Warszawa rozpoczęła start do zwycięstwa, rozpoczęła start nad Odrę i Nysę Łużycką. Bracia Ślązacy, Wielkopolanie, Pomorzanie. Zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski lud. I trzecim takim momentem, w którym widzimy te ziemie odzyskane, czy ten podział ziem odzyskanych, jest już konkretna decyzja. 20 lutego 1945 roku Państwowy Komitet Obrony ZSRR podjął decyzję o tworzeniu polskiej administracji na terenach od Odry do Odry i Nysy Łużyckiej, a 14 marca Rada Ministrów zadecydowała o podziale administracyjnym nowo przyłączonych ziem odzyskanych. Tereny włączone do Polski początkowo znajdowały się pod radziecką administracją wojskową, a jeszcze przed zajęciem wszystkich tych terenów utworzono na nich cztery okręgi administracyjne, które nie miały statusu województw. Ale był to Śląsk Opolski, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie i jako czwarty okręg, okręg mazurski. I tutaj nasuwa się pytanie, dlaczego w tych wszystkich apelach, dlaczego podczas tej dyskusji dotyczącej przyłączenia nowych ziem nikt nie odnosi się do ziemi lubuskiej. Poprzez propagandę PRL-u, która trwała przynajmniej do lat 50. wiemy, że ziemie odzyskane składały się z czterech dzielnic, czy z czterech regionów. Była to Warmia i Mazury, Pomorze, ziemia lubuska i Śląsk. Jednak tutaj w tych pierwszych postulatach, w pierwszych dniach nie ma mowy o ziemi lubuskiej. Dlaczego tak jest? Z bardzo prostej, prozaicznej przyczyny. Dlatego, że w pamięci zbiorowej Polaków taki region jak ziemia lubuska w tym konkretnym miejscu wówczas nie istnieje. Mimo to dzisiaj spotykamy się na wykładzie Nowa Marchia, prowincja zapomniana, ziemia lubuska, wspólne korzenie. Spotykamy się w Gorzowie Wielkopolskim, który jest jedną ze stolic województwa lubuskiego. Czy jesteśmy na terenie regionu lubuskiego? No to już jest kwestia dyskusyjna. Mam nadzieję, że w dyskusji uda nam się też ten temat poruszyć. No jest to sprawa bardziej dyskusyjna.
Przywołując tutaj wypowiedź Czesława Osępowskiego, który stwierdził całkiem niedawno, bo publikacja jest z tego roku, nie jest tutaj cytat, nie jesteśmy przecież Wielkopolanami, Ślązakami czy Pomorzanami, ale nie jesteśmy już także Kresowianami, tak jak nasi ojcowie i ich przodkowie. Stąd też sądzę, że termin mówiący o określonej przestrzeni terytorialnej, w naszym przypadku Lubuski czy Lubuska, powinien być nam bliski i powszechnie używany, bo w innym przypadku będziemy odróżniali się od innych regionów kraju, głównie pod względem administracyjnym i terytorialnym. Cały czas ziemia lubuska jest regionem postulowanym, ale do tego, mam nadzieję, dojdę we wnioskach. Powołując się tutaj na pojęcie regionu stworzone przez Jerzego Topolskiego, który poświęcił bardzo dużą część swoich badań na stworzenie teorii, jak regiony są tworzone, na czym, jak wyglądają. Ja tutaj odwołuję się do jego ostatniej, jednej z ostatnich koncepcji regionu historycznego, w której stwierdził on, że regiony nie istnieją w rzeczywistości historycznej. Istnieją tylko konstruujące historyczne i geograficzne elementy bazowe, czyli fakty historyczne i fakty geograficzne, a także związki, które istnieją między nimi. I tak naprawdę powstanie regionu i pojęcie regionu, regionu historycznego, to jest wynik konceptualizacji, czyli pewnego konstruowania i organizowania właśnie tych faktów, właśnie tych związków między faktami geograficznymi i historycznymi, i tego właśnie dokonują historycy. Jako takie kryteria organizowania i konstruowania tych regionów historycznych przez historyków on tutaj wydzielił trzy elementy. Jest to przestrzeń, jest to czas i działalność człowieka. Takim podstawowym wyróżnikiem jest dla regionu historycznego jest wspólna historia tworząca więzy między społeczeństwem zamieszkującym dany region w danym czasie. Patrząc na tę definicję, czy patrząc na ten model regionu historycznego, no, pojawiają się dość znaczące wątpliwości na temat tego, czy region ziemi lubuskiej istniał, przynajmniej w 1945 roku. Takiej ziemi lubuskiej, jak rozumiemy ją oczywiście geograficznie dzisiaj. Mamy więc kryteria, jako kryteria przestrzeń, czas i działalność ludzką i ja postaram się dzisiaj przez pryzmat tych kryteriów przedstawić losy pojęcia właśnie ziemi lubuskiej ukształtowanych po II wojnie światowej. W związku z funkcjonowaniem ziemi lubuskiej w obecnym kształcie, czyli w kształcie, który identyfikujemy z województwem lubuskim, pojawia się kilka problemów badawczych. Głównym problemem badawczym, z którego musimy zdawać sobie sprawę, zajmując się ziemią lubuską, nie tylko jej nazwą, ale także historią, jest różnica pomiędzy kształtem geograficznym powojennej ziemi lubuskiej i historycznej ziemi lubuskiej, gdzie na wstępie tutaj należy wyraźnie podkreślić, że historyczna ziemia lubuska i powojenna ziemia lubuska to są dwa zupełnie inne pojęcia. I współczesne pojęcie, tak jak już wspomniałam, odnosimy do terenu dzisiejszego województwa lubuskiego. O tyle historyczne pojęcie odwołuje się do średniowiecznej kasztelanii i biskupstwa lubuskiego obejmuje po prawej stronie Odry kilka powiatów, a resztę pozostawia po stronie niemieckiej, łącznie z Grodem Lubusz, od którego wzięło swoją nazwę. Kolejnym takim problemem, który trzeba mieć na uwadze, zastanawiając się nad pojęciem ziemi lubuskiej, to oczywiście stosowanie terminu ziemia lubuska i środkowy na Odrze wymiennie, jako synonimy, i tutaj w dalszej części przytoczę kilka przykładów, ale jako synonimy tego samego pojęcia, co miało miejsce w początkowym okresie powojennym. Z drugiej strony na uwadze musimy mieć także to, że część badaczy przeciwstawia sobie terminy ziemi lubuskiej i środkowego nad Odrza jako
rywalizujące ze sobą pojęcia na określenie tego samego obszaru. I także trzeci problem z ziemią lubuską i środkowym nad Odrzem. Trzeba mieć na uwadze również to, że ziemia lubuska często jest przedstawiana jako pojęcie właśnie regionu, pojęcie obszaru historycznego, czy takiego, w którym zajmujemy się historycznie, a środkowy nad Odrze jest traktowany jako geograficzne, jako pojęcie geograficzne, nieco szersze od ziemi lubuskiej w dzisiejszym jej rozumieniu. Ostatnim z tych problemów badawczych, ostatnim z problemów dotyczących nazewnictwa i nazwy ziemi lubuskiej jest powstawanie nowych pojęć, które których celem miało być uściślenie tego pojęcia, miało być uściślenie ram, w jakich powstała ziemia lubuska i takich, które z tą ziemią lubuską koegzystują, nie negując samego pojęcia regionu ziemi lubuskiej. Prezentowane dziś wyniki swoich badań opieram głównie, co już wspomniałam na początku, ale warto przypomnieć, na analizie publikacji naukowych i popularno-naukowych poruszających zagadnienie ziemi lubuskiej. Tutaj skupiam się właśnie na tej narracji historycznej, na dominującej narracji, na tym dyskursie, który analizuje teksty w danym kontekście historycznym. Pochyliłam się zarówno nad wydawnictwami monograficznymi, jak i artykułami z periodyków naukowych, prasy, publicystyki dotyczącej zagadnień historycznych czy historyczno-geograficznych. I pewne ustalenia, mam nadzieję, że przybliżę Państwu dzisiaj. Po tym pierwszym podziale ziem odzyskanych na wcześniej wspomniane okręgi doszło do tak zwanego drugiego podziału. I w lipcu 1945 roku uchwałą Rady Ministrów wprowadzono odrębną jednostkę administracyjną pod nazwą ziemi lubuskiej, a zarząd nad nią powierzono pełnomocnikowi okręgowemu rządu, którym był wojewoda poznański. Przy wojewodzie powstał Wydział Ziemi Lubuskiej. W kolejnych miesiącach powiaty włączono do województwa, powiaty, które były określane ziemią lubuską oczywiście, włączono do województwa poznańskiego i utworzono ekspedyturę Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w Gorzowie Wielkopolskim. Dlatego, że podobnie jak w okresie przedwojennym, także po wojnie niemożliwym okazało się przyporządkowanie tego obszaru do jednej z dzielnic. Mówimy tutaj o pograniczu pomorsko-wielkopolsko-śląsko-brandenburskim, które takim terenem pogranicznym było przez tysiąc lat. I tutaj po wojnie również pojawił się ten problem przynależności do jednej z tych dzielnic. Włączono to do tego dużego województwa poznańskiego. Po reformie z roku 50 powstało województwo zielonogórskie. To duże województwo zielonogórskie obejmujące właśnie ziemię lubuską w ujęciu z 1945 roku z dołączonymi powiatami południowymi, które wcześniej przynależały do Śląska. W 1975 roku po kolejnym podziale, po kolejnej reformie terytorialnej i podziale na 49 województw powstały na interesującym nas obszarze dwa mniejsze województwa, województwo zielonogórskie i gorzowskie. Te zmiany administracyjne przywołuję tutaj dla pewnego porządku chronologicznego, bo jak za chwilę pokażę, one właśnie miały zasadniczy wpływ na stosowanie pojęcia ziemi lubuskiej w kolejnych latach. Wracając na chwilę do początku, do pojawienia się pojęcia ziemi lubuskiej w 1945 roku. Jeszcze przed wojną Zygmunt Wojciechowski, późniejszy dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, sformułował pojęcie macierzycy ziem Polski, które w powojennej rzeczywistości, a szczególnie w powojennej historiografii, odegrało znaczącą rolę. W skład tych macierzystych ziem Polski wchodziło Pomorze Gdańskie, Pomorze Zachodnie, ziemia lubuska, Łużyce Wielkopolska, Śląsk, Mazowsze
i Małopolska z ziemią czerwińską. Oczywiście ziemia lubuska, którą Wojciechowski wymienia w tych ziemiach macierzystych Polski, to jest historyczna ziemia lubuska. Jednak geneza nadania powojennej ziemi, nazwy ziemi lubuskiej dla ziem tego pogranicza sięga 1945 roku i została zaproponowana właśnie przez Instytut Zachodni. Stanisława Zajchowska w latach 60. jeszcze wspomina tą historię jako propozycję Wojciechowskiego, która spotkała się po prostu z akceptacją historyków i geografów zrzeszonych wokół Instytutu Zachodniego. Nazwa Ziemia Lubuska miała funkcjonować w ramach województwa poznańskiego, tak, tam gdzie została przypisana w tym pierwszym podziale. Występowała jako region, nie jako samodzielna jednostka administracyjna, tylko jako kraina, jako region, cały czas będąc częścią Wielkopolski, czy województwa poznańskiego, które scalało te ziemie wielkopolskie. Prawdopodobnie nazwa ziemi lubuskiej została przyjęta w życiu społecznym i w życiu naukowym ze względu na brak ściśle ustalonego nazewnictwa ziem pogranicza śląsko-wielkopolsko-pomorskiego, ale głównym powodem był chyba brak lepiej uzasadnionej nazwy konkurencyjnej, która scalałaby te wszystkie skrawki krain ościennych. Jedną z pierwszych uzasadnień dotyczących stosowania współczesnego pojęcia ziemi lubuskiej przedstawia Stanisława właśnie Zajchowska, która tak pisząc o nazwie ziemi lubuskiej stwierdza, że ona została, jest aktualnie pierwszy raz stosowana jako pojęcie do określenia ziem o różnej przeszłości historycznej, do nazewnictwa powiatów o różnej przeszłości historycznej, gdyż miała największą i najsilniejszą tradycję ziem środkowego Nadodrza. Pierwszy okres pionierski między 1945 a 1948, aż do, ja bym to przedłużyła do 1950 roku, czyli kolejnej reformy, pojęcie ziemi lubuskiej i środkowego Nadodrza jest stosowane odmiennie. W uzasadnieniu posługiwania się nazwą ziemi lubuskiej w ziemiach staropolskich, czyli tym największym monograficznym wydawnictwie poświęconym dziejom tych ziem, opublikowanym w 1950 roku, jest bardzo ładne sformułowanie dotyczące tego, że ziemia lubuska, nazwa ziemi lubuskiej długo spoczywała w zapomnieniu starych ksiąg i pergaminów, a dźwięczne brzmienie wzięła od średniowiecznego Lubusza, ważnego grobu leżącego nad Otrą. Późniejsze nieszczęśliwe koleje losu skazały jej polskie życie i polską nazwę na zagładę. Odwróciła się jednak karta historii. Po wielu wiekach wracamy dziś na ziemię, z których odepchnęły nas wydarzenia dziejowe. Wraca też stara, zapomniana nazwa ziemi lubuskiej. I przez długi czas stosowanie tej nazwy w pracach dotyczących ziemi lubuskiej nie było w żaden sposób uzasadniane, nie pojawiało się różnicowanie od historycznej ziemi lubuskiej. Nawet w artykułach dotyczących Nowej Marki, czy traktującej o różnych częściach składowych ziemi lubuskiej, to pojęcie ziemi lubuskiej do 1950 roku było w niektórych środowiskach forsowane. Dalej w kolejnych pracach pojawiają się pierwsze podziały ziemi lubuskiej na krainy historyczne. Pierwszym takim podziałem jest podział na krainę Nowej Marki, Kasztelanii Lubuskiej, Dolnego Śląska z Łużycami i krainę wielkopolską. Kwestia tych podziałów jest bardzo istotna, dlatego że one w różnym nasileniu i w różnych konfiguracjach będą się pojawiały także w kolejnych pracach. Do 1950 roku, czyli do tej zmiany administracyjnej, kiedy ziemia lubuska zostaje wyłączona z województwa poznańskiego i pozostaje samodzielną jednostką administracyjną,
Nie ma jakiegoś znaczącego problemu, czy nie ma jakiejś znaczącej rywalizacji w sprawie stosowania innego nazewnictwa, czy w sprawie stosowania tej nazwy z jakimiś innymi dodatkowymi członami, czy z inną interpretacją. Natomiast w końcu lat 40. rozpoczęła się już dyskusja nad nowym podziałem administracyjnym Polski. Rozważano wtedy dość poważnie utworzenie odrębnego województwa złożonego właśnie z ziemi lubuskiej. Polemiki i dyskusje były zamieszczane w prasie codziennej, były zamieszczane także w przeglądzie zachodnim, a Instytut Zachodni, który był, jak przypomnę, inicjatorem tej nazwy, wyraźnie sprzeciwiał się planom funkcjonowania lubuskiej jako odrębnej jednostki administracyjnej. W 1948 roku pracownicy Instytutu Zachodniego wystosowali nawet oficjalne stanowisko w tej sprawie, w artykule, który krytykował ukształtowane po wojnie pojęcie ziemi lubuskiej. Podkreślano w nim związki historyczne ziemi lubuskiej z Wielkopolską, tłumacząc, że jej zajęcie przez margrabiów brandenburskich było spowodowane właśnie tej naturalnej więzi łączącej ją z Wielkopolską i przejęciem przez książąt śląskich. Ziemia lubuska organiczną częścią Wielkopolski, to było hasło, którym się kierowano, to był także tytuł. Był to ważny odcinek granicy polsko-niemieckiej, która cały czas pozostawała jeszcze w latach, w końcu lat 40. tą granicą niepewną. Dlatego ustanowienie samodzielnej jednostki, która nie miała żadnego uzasadnienia historycznego, a jedyną siłą, która mogłaby powiedzmy pchnąć do przodu rozwój ziemi lubuskiej, była Wielkopolska, więc nie możemy zrezygnować z tego połączenia. Jako ciekawostkę warto też wspomnieć, że w całym tym stanowisku Instytutu Zachodniego, który forsował to pojęcie od początku, po raz pierwszy pojawia się tak zwana ziemia lubuska. W całym artykule pracownicy Instytutu poprzedzają ziemię lubuską, tak zwaną ziemię lubuską. Tutaj pozwolę sobie na, nie będę oczywiście przytaczać tutaj całego stanowiska Instytutu Zachodniego w tej sprawie, ale przytoczę tylko jeden fragment, który mam nadzieję odda stanowisko twórców tak naprawdę pojęcia ziemi lubuskiej. Jego wyodrębnienie ma charakter tymczasowy i sztuczny, wykonany dla celów przejściowych, jakim są odrębne chwilowo warunki prawne, ludnościowe i gospodarcze ziem odzyskanych. Z chwilą, kiedy nastąpi normalizacja na tych odcinkach, znikną podstawy, które nakazują dziś w pewien odrębny sposób traktować obszar tak zwanej ziemi lubuskiej od sąsiednich powiatów Wielkopolski. W rzeczywistości obszary tak zwanej ziemi lubuskiej nie tylko nie stanowią samoistnej, naturalnej jednostki zdolnej do odrębnego własnego życia, ale stanowią część regionu Wielkopolski, która przez nieszczęśliwy zbieg wypadków politycznych została oddzielona od całości. Tak jak wiemy, to stanowisko Instytutu nie wpłynęło na decyzje, jakie zostały podjęte. Powstało województwo zielonogórskie. W tym samym czasie Instytut nieco zreorganizował swoje struktury. Zamknięto sekcję historii Pomorza i Słowiańszczyzny Zachodniej, co niewątpliwie odbiło się na efektach pracy Instytutu Zachodniego. Część zadań, które do tej pory wykonywał IZEK, przejął Instytut Historii PAN, który także przejął Zakład Historii Pomorza oraz Zakład Historii Śląska, które zaczęły się bardziej interesować tym zagadnieniem. I po tej reorganizacji Instytutu jego znaczenie i rola w badaniu historii ziem zachodnich, a tym bardziej zakwestionowanej ziemi lubuskiej, nieco spadła. W to miejsce ożywiły się za to inne ośrodki. W nowym województwie zielonogórskim, oczywiście tym nowym ośrodkiem wiodącym miała stać się Zielona Góra, gdzie pojawili się oczywiście
nowi badacze, czy powiedzmy znani nam już badacze, ale przeniesieni w inne miejsce, którzy kontynuowali ten dyskurs, który kontynuowali, umacniali pojęcie ziemi lubuskiej i stosowanie go w życiu codziennym. Jako miasto wojewódzkie Zielona Góra chciała brać czynny udział wraz ze wspomnianymi ośrodkami w Szczecinie czy Wrocławiu w pisaniu historii swoich ziem. I województwo przejęło taką rolę regionotwórczą, odwoływało się do nazwy, zwracając uwagę na zróżnicowanie krain i te podziały wewnętrzne, o których wcześniej wspomniałam. Z jednej strony może być to spowodowane tym, że rozpoczęły się bardziej regionalne, bardziej lokalne badania i pogłębione studia nad ziemią lubuską. Ten pierwszy okres pionierski już się uspokoił. Ale z drugiej strony mogłoby to być też spowodowane tym, że po reformie pojawia się konieczność odniesienia do otwartej krytyki nazwy regionu przez niektórych badaczy. Krytyka ta pojawia się wraz z pojęciem środkowego nadwórza. Może nie konkretnie z pojawieniem się samego pojęcia, bo tak jak wspomniałam, od 1945 roku ono funkcjonowało równolegle z ziemią lubuską i było stosowane jako synonim. Nawet w 1946 roku Kazimierz Kolańczyk, relacjonując pracę sekcji onomastycznej, też opisuje środkowe przyodrze, zwane popularnie, a częściowo tylko słusznie ziemią lubuską. Więc ta nazwa w pewien sposób przyodrza, nadodrza funkcjonowała niejako obok ziemi lubuskiej, ale nie była jej przeciwna, nie była jej antynomią. Z pojawieniem się, więc ta krytyka wiąże się z pojawieniem środkowego nadodrza jako terminu właściwszego na określenie ziem dużego województwa zielonogórskiego. Całą skomplikowaną sytuację bardzo dobrze widać w tekście Jana Wąsickiego, który w tekście zatytułowanym Objęcie ziemi lubuskiej, odnoszącym się do 1945 roku, pisze w pierwszym zdaniu, że operacja wojsk radzieckich na kierunku Wisła-Odra, zapoczątkowana w styczniu 1945 roku, przyniosła wolność środkowemu nad Odrą. Czyli tutaj mamy przykład tego, jak stosowano ziemię lubuską i nad Odrze jako pojęcia tożsame i wymienne. Wspominał też o przejściowym włączeniu części ziemi lubuskiej do województwa poznańskiego i województwa wrocławskiego, więc samo pojęcie ziemi lubuskiej tutaj uważa za tożsame środkowemu nadodrzu. Nowością natomiast w latach 50. jest zastępowanie ziemi lubuskiej pojęciem środkowego nadodrza. I to na przykład w 59 roku zrobiła Stanisława Zajchowska w swojej pracy, która w 46 roku pisała jeszcze, mimo jednakże tych pewnych skrupułów, które niewątpliwie nasuwają się przy dyskutowaniu nazwy ziemi lubuskiej, nazwę tę podtrzymujemy choćby dla tej racji, że każdą tradycję, która ostała się w prochach ziem naszych praojców, należy z całym pietyzmem zachować i uszanować. I ta sama badaczka zmienia perspektywę po tym, jak ziemia lubuska została odrębną jednostką administracyjną, oczywiście nie pod tą nazwą, ale ziemia lubuska była utożsamiana z terenem województwa zielonogórskiego. Więc opisując to, jak w 1959 roku opisując to, jak dowiedziała się o tej nazwie, skąd ona się wzięła i jak została jej ona w pewien sposób narzucona, rezygnuje z posługiwania się tą książką, pisząc, że oddzielenie ziemi lubuskiej od województwa poznańskiego i utworzenie z nich nowego województwa zielonogórskiego sprawia, że posługiwanie się nazwą ziemią lubuską w odniesieniu do tych powiatów jest bezzasadne. Zwłaszcza, że przy tworzeniu województwa zielonogórskiego dołączono jeszcze 5 powiatów dolnośląskich i łużyckich.
Więc tutaj ona nie widzi już sensu posługiwania się dalej tym pojęciem. Wyraźny rozdźwięk możemy zobaczyć między właśnie lubuskim, powiedziałabym wewnętrznym w województwie zielonogórskim, dążeniem do umocnienia pojęcia regionu lubuskiego, a krytyką środowiska pożeńskiego, które niejako z tej dyskusji się wycofało, przestało wspierać używanie pojęcia ziemi lubuskiej. Zygmunt Gluczewski w 1966 roku zwrócił uwagę na niebywałą karierę, jaką nazwa ziemi lubuskiej zrobiła po wojnie. I tutaj też, jako tylko ciekawy przykład, rozpowszechnienie się tej nazwy jest awansem nazwy prawie zapomnianej i odnoszącej się do małego strawka ziemi, do nazwy żywej, będącej w częstym użyciu. Zwraca też on uwagę, że posługiwano się pojęciem ziemi lubuskiej w odniesieniu do województwa zielonogórskiego, także w oficjalnych przemówieniach, w publikacjach na terenie całego kraju. I tak naprawdę województwo zielonogórskie było jednostką administracyjną, a ziemia lubuska tak naprawdę była nazwą tego regionu. Innym przykładem na zaszczepienie lubuskości w województwie zielonogórskim możemy zobaczyć w nazwach instytucji społeczno-kulturalnych czy nazwach przedsiębiorstw skupionych w województwie zielonogórskim. Możemy spotkać się na przykład, i tutaj wyliczam za Gluczewskim, możemy się spotkać, i to tylko na terenie Zielonej Góry, z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej, Automobil Klubem Ziemi Lubuskiej, Lubuskim Klubem Filmowym, Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca, Lubuskim Towarzystwem Kultury, później też Lubuskim Towarzystwem Naukowym, Teatrem Ziemi Lubuskiej, Lubuską Fabryką Zgrzebalek Bawełnianych, Wytwórnią Win, Lubuską Wytwórnią Wódek, lubuskimi zakładami aparatów elektrycznych. Było tego w samej Zielonej Górze mnóstwo. I tutaj w momencie, w którym Poznań utracił taki motor i siłę decyzyjną na temat ziemi lubuskiej, pewne wpływy utracił na ziemi lubuskiej, rolę tą przejęła Zielona Góra. Do tego oczywiście publikacji, Biblioteka Lubuska, Rocznik Lubuski, ale także Nad Odrze, które było wydawane w Zielonej Górze i które też nawiązywało do tego koegzystowania nazwy ziemi lubuskiej i Nad Odrze w tym początkowym okresie. To, że tak jeszcze jako ciekawostkę, to na przykład Park Lubuski znajdował się także w Poznaniu i dopiero w późniejszym okresie została ta nazwa zlikwidowana, ale przez jakiś czas też Poznań nawiązywał do swoich związków z ziemią lubuską poprzez Park Lubuski. Posługiwanie się nazwą ziemi lubuskiej do 1975 roku, tak jak już wspomniałam, przejęła w pewien sposób Zielona Góra, a przejęło województwo zielonogórskie. Ale pojawiło się też szczególnie w okresie rocznicowym państwa polskiego, pojawiły się też głosy na temat zmiany i pojawiła się dyskusja na temat tego, dlaczego tą nazwę warto utrzymać. I na przykład przywołam tutaj Władysława Korcza, który stwierdził, że nazwa jest daleka od doskonałości, ale stała się już dziś częścią rzeczywistości, w której zawierają się wszystkie przemiany o charakterze historycznym. Każdy historyk jest świadomy, że pisząc o przeszłości Głogowa, Wschowy czy Krosna wykracza poza średniowieczne pojęcie ziemi lubuskiej. Używając go jednak nadal czyni to dlatego, by uniknąć niebezpiecznego zamętu poprzez ewentualne wprowadzenie innej, równie zapewne niedoskonałej nazwy. I to było odniesienie do tego środkowego Nad Odrza, które się w tym momencie pojawiło jako to pojęcie konkurencyjne. Mimo tych rozdźwięków podobno eksperyment lubuski się powiódł.
A kulturalna działalność na ziemi lubuskiej zyskała modelowy wymiar w skali kraju, tak przynajmniej w okresie obchodów tysiąclecia. Pisali socjologowie, dostrzegając ewenement lubuski, pisząc nawet o pewnym modelu lubuskim, który pokazywał, jak społeczność regionalną, który pokazywał społeczność regionalną Lubuszą jako przykład ilustrujący powstanie nowej społeczności regionalnej na ziemiach zachodnich. Był to eksperyment lubuski, który w 1966 roku zakończył się powodzeniem. Mimo wszystko ten dualizm pojęciowy, który się wytworzył, trwał nadal, mimo tego, że oczywiście okrzyknięto, że eksperyment się powiódł, trwał nadal i co więcej, trwa on do dzisiaj, chociaż dzisiaj też chyba nie możemy mówić o dualizmie, tylko o większej dyskusji. Kolejna zmiana administracyjna w 1975 roku podzieliła ziemię lubuską na dwie części. I tutaj podział ziemi lubuskiej na dwie części osłabił budowaną lubuskość. Dlatego, że w tych pierwszych latach po podziale bardzo widoczny był podział środowiska. I tutaj powołując się na Czesława Osępowskiego, promowanie lubuskości zostało utrzymane właśnie w Zielonej Górze, czy popularyzowanie tego dorobku Lubuszan, czy wskazywanie na osiągnięcia, dotychczasowy dorobek Lubuszan pozostało przy Zielonej Górze. A tutaj mam nadzieję, że nikomu się nie narażę, w Gorzowie preferowano regionalizm gorzowski. Nie odwołując się do pojęcia ziemi lubuskiej, tylko wskazując na historyczne związki Gorzowa. Nie wolno było, bo nie wolno było, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, to było zastrzeżone. Ziemia lubuska? To Zielona Góra miała prawo to używać, to nie wolno było. Dlatego a przepraszam, że tak pani się włączyłem, ale to aż to musiałem to wyrzucić z siebie, przepraszam. Dobrze, dziękuję za tę uwagę. Nawiązując, jest to też okres, w którym powstał nadwarciański rocznik historyczny w 1994 roku, czyli po tym podziale, gdzie preferowany jest regionalizm gorzowski, a ziemia lubuska zostaje przy Zielonej Górze. Do tej takiej, powiedzmy, jednolitej czy scalonej lubuskości ponownie powrócono w przededniu reformy 1999 roku i od 1997 już na łamach prasy toczyła się dyskusja o nowym podziale. Dyskusja, którą na przykład Gazeta Lubuska nazywała rozbiorem Polski i wszelkie poczynania zarówno tutaj włodarzy województwa gorzowskiego i zielonogórskiego zmierzały do tego, żeby ten rozbiór Polski pozostał sprawiedliwy. Argumentów za powstaniem województwa, przeciwko powstaniu województwa i sugerowane nazwy proponowały różne autorytety zajmujące się badaniami interesującego nas obszaru. Pojawiał się pomysł województwa środkowego nad Odrze, pojawiał się pomysł jednak województwa lubuskiego. I nie wchodząc już dzisiaj w szczegóły powstania tego województwa, bo jest bardzo ciekawa praca na temat powstania tego województwa, moim zdaniem samo jego powstanie jest jedną z takich przesłanek wskazujących, że wysiłki podjęte w 1945 roku i wkład badaczy forsujących, popularyzujących pojęcie ziemi lubuskiej jako regionu odniosły pewien sukces. Pozostaje teraz tylko pytanie, czy jest to sukces na miarę regionu, czy tylko na miarę pojęcia. I tego dziś jeszcze nie wiemy. Myślę, że jeszcze za wcześnie na tak daleko idące wnioski. Na pewno jednak pojęcie ziemi lubuskiej ukształtowane po wojnie, mimo późniejszej jego krytyki i właściwie wciąż podlegające krytyce,
bo przecież ta dyskusja cały czas trwa, funkcjonuje w społeczeństwie i przetrwało w świadomości społecznej, mimo braku podstaw administracyjnych, mimo braku jednostki administracyjnej i mimo braku odniesień historycznych, do których w 1945 roku można było się w jakikolwiek sposób odwołać dla całego tego regionu, a nie tylko tych pozostałych dwóch powiatów. Właściwie na tym chciałabym już kończyć swoje rozważania na temat pojęcia ziemi lubuskiej, ale chciałabym też dorzucić dwa słowa na temat współczesnego odbioru. I to będą tylko takie dwa przykłady wskazujące na pewne zagadnienia, których nie jestem w stanie jeszcze dzisiaj rozwijać, bo niestety jest to historia zbyt świeża. Ale warto się nad nimi zastanowić i myślę, że Państwo jako regionaliści, jako Lubuszanie też moglibyście podsunąć pewne pomysły czy pewne spojrzenie na te kwestie, które mogą być potraktowane jako kolejne problemy badawcze. Pierwszą taką kwestią jest to, że oczywiście poza obiegiem naukowym, popularno-naukowym istnieje też wydźwięk społeczny funkcjonowania danego regionu i pojawiały się głosy mieszkańców w latach zaraz po powstaniu województwa czy w początku lat 2000. Były one głośniejsze, chociaż teraz chyba nieco ucichły i dotyczy to zlubuszczania na siłę na przykład. Tutaj kiedyś był chyba taki pomysł w Słubicach, żeby powstało Centrum Tożsamości Lubuskiej, które miałoby jakoś koordynować pracę nad upowszechnianiem lubuskości, ale także dotarłam do takich opinii internetowych, które wprost negują pojęcie powstania województwa i wprost negują pojęcie ziemi lubuskiej jako wspólnego regionu. I tutaj w odniesieniu do wypowiedzi marszałka województwa lubuskiego, który podpisywał umowę o nową strategię wizerunkową stworzoną na potrzeby województwa lubuskiego, powiedział, że oprócz wielu atutów, które lubuskie ma, ma też jeden mankament. Mianowicie jest młodym regionem i przez to jest nierozpoznawalne bez charakterystycznej tożsamości regionalnej. I dodał też takie zdania, że mają się tym zająć specjaliści od wizerunku, żeby tą rozpoznawalność i charakterystyczną tożsamość regionalną nadać. Pojawiły się tutaj właśnie komentarze, głosy mieszkańców, że ziemia lubuska tak naprawdę ma tożsamość, tylko nie jest to tożsamość lubuska, jest to tożsamość dolnośląska, łużycka, wielkopolska i marchijska, która jest specyfiką tego tworu administracyjnego. Nie regionu właśnie, tylko tworu administracyjnego. Więc kwestia tego podziału na krainy historyczne czy na podregiony historyczne, która pojawiała się w końcu lat 40. Także jest aktualna, co widać też zresztą po działalności prowadzonej czy po pracach wydawanych w niektórych ośrodkach funkcjonujących na ziemi lubuskiej. Drugą kwestią właściwie powiązaną z tą pierwszą będzie oczywiście ten podział wewnętrzny ziemi lubuskiej. W latach 50. powstało, proszę Państwa, około 4-5 takich podziałów, zupełnie od siebie niezależnych i stworzonych przez innych badaczy, może nie zupełnie od siebie niezależnych, to jest niemożliwe, ale nazwy tych podregionów, nazwy tych krain różnią się od siebie dość znacząco. Niektórzy powołują 5 regionów, niektórzy 4, więc ten wewnętrzny podział ziemi lubuskiej też nie jest stricte określony. Współcześnie pojawiło się też pojęcie szeroko komentowane Śląska Lubuskiego, pojęcie lubuskiej Nowej Marchii, lubuskiej części Łużyc i wciąż takie pojęcia gdzieś na łamach pewnych publikacji się pojawiają. Ponadto obok tego funkcjonują pojęcia już utrwalone.
Pojawiają się prace poświęcone tożsamości ziemi lubuskiej, które już nie kwestionują jej istnienia jako regionu, tylko badają jej tożsamość, zakładając, że ten region po prostu istnieje. Ale mamy też publikacje unikające pojęcia samej ziemi lubuskiej na rzecz środkowego Nadodrza. No chociażby jedna z ostatnich książek Beaty Halickiej o Dzikim Zachodzie, która odnosi się do pojęcia geograficznego, tak rozszerzając ziemię lubuską, mimo że to rozszerzenie nie jest aż tak znaczące. No i daleko nie szukając, nadwarciański rocznik historyczno-archiwalny, który też jest nadwarciański. A w Zielonej Górze w ostatnich latach powstał nowy rocznik wzorowany na zeszytach zielonogórskich, to jest ten rocznik Ziemia Lubuska. Więc kończąc tym współczesnym akcentem, chciałabym zwrócić uwagę na to, że każdy z nas ma jakieś wyobrażenie na temat tego, czym Ziemia Lubuska jest. Dla niektórych pojęcie ziemi lubuskiej jest pojęciem tylko i wyłącznie administracyjnym. Pojawiają się już prace traktujące ziemię lubuską jako region historyczny, dlatego że trwa jego ciągłość, jest kontynuowana przecież od 1945 roku i ta tożsamość miała czas i szansę tutaj się już wytworzyć. Oczywiście cały czas trwają badania nad ziemią lubuską i pojawiają się te nowe pojęcia, nowe publikacje, które pogłębiają naszą wiedzę na temat ziemi lubuskiej, ale ta dyskusja nie jest zamknięta. I mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Państwu to, jak ona wyglądała w przeszłości, przynajmniej w tak krótkim czasie zahaczyć pewne wątki, które zostały w tej dyskusji poruszone. I czekam na Państwa pytania. Dziękuję. Można, tak? Można? Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawie się praca zapowiada i z niecierpliwością oczekuję jako czytelnik. Na pewno ją uważnie przeczytam. Wiele wątków Pani bardzo ciekawych poruszyła. Nie wszystkie zdążyłem wyłapać. No ale można by właściwie o każdym zdaniu dyskutować, tak? Ja miałbym uwagi do każdego zdania, tak? Znaczy, proszę uwagi nie rozumieć jako krytykę, broń Boże, tak? Uwagi, bo to jest dyskusja, prawda? I Pani uruchamia pewne myślenie i to jest jakby jak najbardziej naturalne, tak? Jednej rzeczy mi w Pani tutaj wystąpieniu na pewno zabrakło i to jest kwestia, ona się gdzieś na tle pojawia, ale to jest kwestia, która wydaje mi się zasadniczą też kwestią dla formowania się regionu, a mianowicie jego stolicy. I tutaj tego Pani nie uniknie niestety. To jest problem konfrontacyjny, który my tu w Gorzowie wszyscy czujemy, tak myślę, tak? Mówię za siebie, ale tak oglądam się na współsiedzących i my ten klimat formowania się tej stolicy i zwłaszcza tego, że proszę tego nie przegapić, to jest mój apel do Pani, nie proszę tego, bo jak się patrzy, jakby Pani w Zielonej Górze była z tym odczytem, to oni powiedzą, w 50 roku się zaczęło tam wszystko tutaj właśnie, wcześniej to tam jakiś Poznań, coś tam. Nie, ziemia lubuska, uważam, narodziła się, to Pani powiedziała oczywiście, narodziła się w Poznaniu, wymyślił ją, tak myślę ja i Pani to też potwierdza Zygmunt Wojciechowski, to pojęcie, no ale potem już od lata 45 roku, już od lipca, od sierpnia 45 roku Gorzów bywa nazywany, czy jest określany jako stolica ziemi lubuskiej i to jest formujący się region i formująca się stołeczność tego regionu i to wszystko zostaje przecięte w roku 50. To jest moim zdaniem kluczowy element dla zrozumienia tego, co tu się dzieje, tak, do naszego rozumienia. Dlatego to jest takie ważne. Animozje, moim zdaniem, animozje, nie wiem, czy Pani je podzieli, ale animozje gorzowsko-zielonogórskie datują się od tego momentu. Właśnie. O ten prymat w regionie, który był Gorzów, miał
i z perspektywy Gorzowa patrząc, zostało mu to zabrane. To bardzo proszę na to zwrócić uwagę, wydaje mi się to kluczem do zrozumienia wszystkiego. I właśnie to, co pani też powiedziała i o czym chciałem też powiedzieć, lubuskość, ta nazwa, w nazwach jednostek organizacyjnych, ona była najpierw tutaj, a potem została, przepłynęła do Zielonej Góry, o czym pani również wspomniała, ale to jest właśnie przepłynęła w ten sposób, że jakby Gorzów został wyeliminowany z tej lubuskości. Lubuskie po 50 roku równa się zielonogórskie. Tu nie można było nazwać się lubuskim czymś, bo to było dla stolicy zastrzeżone. Było w Gorzowie w 45 roku otworzone Muzeum Ziemi Lubuskiej 8 września 45 roku. Pierwsze muzeum na tym terenie, Muzeum Ziemi Lubuskiej, czyli od razu aspiracje pokazujące terytorialne. I to muzeum gdzieś tam gorzowskie sobie tam ewoluuje i nagle traci nazwę i wypływa Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze po kilku latach. I to jest proces, który odbywał się w odniesieniu także do innych nazw instytucji. Lubuskie znaczy zielonogórskie. Nie można było nazwać czegoś w Gorzowie. Nie znajdzie pani, moim zdaniem, nie znajdzie pani żadnej nazwy po 50 roku w Gorzowie, z gorzowskiej instytucji, która miałaby nazwę lubuską. Chyba że ja o czymś nie pamiętam, mogę czegoś nie wiedzieć, nikt nie wie wszystkiego. Ale ja nie stwierdziłem takiej nazwy, a siedzę w temacie od dawna. Nie zgodziłbym się tam z pani, przytoczonym przez panią tam opiniami socjologów z okresu milenijnego, którzy stwierdzili, że Lubuszanie w 66 roku, tak, że to się powiodło, tam pani mówiła. Tak, także eksperyment lubuski został zakończony wielkim Zdaniem, nie wiem na jakiej podstawie dopierali, moim zdaniem województwo, lubuskość jeszcze do dzisiaj się kształtuje. Ja nie wiem, czy tu państwo, to pytanie do państwa, ja zawsze mówię, ja się nie czuję lubuszaninem, mieszkam tutaj 27 lat w Gorzowie, nigdy bym o sobie nie powiedział nawet, że jestem lubuszaninem. Ja jestem mieszkańcem ziem zachodnich, w tym sensie moja tożsamość jest taka sama, znaczy czuję wspólnotę z mieszkańcem Szczecina, Koszalina, Zielonej Góry, ale w ten sposób rozumiany, tak, jako mieszkańcem Zielonej Góry. Znaczy mieszkańcem ziem zachodnich, to mnie łączy. Moim zdaniem województwo, znaczy lubuskość, ona się jeszcze na pewno w 66 roku się nie wierzy w to. To jest, myślę, podobny mechanizm, jak w 1948 ogłoszono, że ziemie odzyskane są już całkowicie zintegrowane z macierzą. Oficjalna propaganda to, a chodziło tak naprawdę o to, żeby uzasadnić rozwiązanie Ministerstwa Ziem Odzyskanych, znaczy to było, i to było rezultatem tego, że Gomułka musiał być odsunięty od władzy, więc rozwiązano całe Ministerstwo Ziem Odzyskanych i ogłoszono, że to jest koniec jakby tematu, koniec problemu. Tak? Więc to taki urzędowy optymizm trochę. Tutaj bym też bym radził ostrożnie z tym jakby... Nie, to był tylko cytat. Ja wiem, że to pani cytowała opinię. Mnie się to wydaje, może niesłusznie, wszystko jest, można dyskutować. Bardzo też prosiłbym, żeby zwrócić uwagę, jakby pani to uważała za stosowne, na kwestię Poznań, a ziemia lubuska. Pani o tym obszernie tutaj mówiła i cieszę się, że pani pracownik Instytutu Zachodniego potrafi powiedzieć, że Instytut był przeciwny formowaniu się tej ziemi lubuskiej jako samodzielnego regionu. Co więcej bym powiedział, do 1948 roku był bardzo przeciwny konsekwentnie, w 1949 roku, tu już nie precyzując, czy to Instytut Zachodni, nie wiem co tam się zmieniło, ale poznańskie elity polityczne, elity władzy w 1949 roku bez problemu zaakceptowały powstanie tego województwa ze stolicą Zielonej Górze. Rok wcześniej, w marcu 1948 roku, nie zgadzały się na utworzenie województwa lubuskiego, jakby ono się miało tam nazywać, to już mniejsza w tym momencie, ze stolicą w Gorzowie. Rok później ze stolicą w Zielonej Górze województwa lubuskiego jak najbardziej za... I proszę na to też zobaczyć jeszcze na kontekst 98 roku i dyskusji i znowu dążność Poznania do posiadania granicy na Odrze i handlu, który się też odbył, to prasa o tym donosiła, pomiędzy bardzo sprawnym i takim bardzo świetnym ministrem
ze Szczecina, a elitami poznańskimi. Jak tam Gorzów momentalnie, powiat gorzowski, strzelecki bodajże, taki korytarz do Gdańska, korytarz do Odry miały stworzyć, jak tam w ciągu jednej nocy się na mapach pojawiło, przyłączone do Wielkopolski. Chodzi mi o pewien kontekst jakby dążności Wielkopolski do tej granicy. To jest też, wydaje mi się, istotne w tym wszystkim jakby myśleniu Poznania z kolei o ziemi lubuskiej, tak? Tutaj myślę, że to jest, że to są trochę różne sprawy, bo tutaj w latach 40. to przeciwstawianie się powstaniu samodzielnej jednostki, to jednak była taka aspiracja Wielkopolski do połączenia tych ziem i stworzenia dużego regionu wielkopolskiego. A w latach 90. w tej ostatniej reformie, to tam też kwestie gospodarcze ale graniczne również, bo w marcu 1948 roku na tej konferencji, która się w Poznaniu w tej sprawie odbywała, wyciągano również taki argument, że właśnie to elity poznańskie to wyciągały, tak? Że właśnie ziemia lubuska jest potrzebna do obrony granicy zachodniej, że sobie gospodarczo sama nie poradzi, bo jest za mała itd. itd. Chodzi mi o pewien myślenie, powiem to wprost, o myślenie w kategoriach kolonii poznańskich, tak? Ja, który mówię to z Poznaniem, mam same dobre relacje i wiele miłych wspomnień, bo mieszkałem tam przez kilka lat. Jestem sam po Uniwersytecie Poznańskim. Ale tutaj jakby trzeba to prawdę oddać i moim zdaniem Poznań uwielbiany w Gorzowie. Zrobił wiele, traktując ten region tak, no, jako taki podrzędny, jako taki peryferyjny, podporządkowany Gorzowowi. To jest moje stanowisko, na którym się można oczywiście nie zgadzać. I żeby już nie przedłużać, bo tutaj zmajoryzowałem trochę, ale też bym chciał powiedzieć, że nie zgodziłbym się z jednym, raczej nie, uwaga na to, tak, znowu. Na ciągłość regionu, mnie się wydaje, że w latach 75-98 tak naprawdę ta ciągłość była zerwana, albo w każdym razie mocno naszarpnięta. Tak mi się wydaje, może nie mam racji, ale nie będę się tutaj o to jakby walczył tam, czy bronił tego. Dlatego, że jednak rekonfiguracja była dosyć znacząca. Proszę zwrócić uwagę, że o ile ta południowa część, no to można patrzeć z perspektywy Zielonej Góry, powiedzieć, że okrojono nam ziemię lubuską. To o tyle z perspektywy północy, to jednak przybyło do województwa dawnego zielonogórskiego parę czy paręnaście gmin z północy, z województwa szczecińskiego. I to powoduje, że to jakby już przestała być ziemia lubuska. No bo ziemia lubuska w Choszcznie, ziemia lubuska w Dębnie, chociaż niby Dębno, tak, ale Dębno jest, nawiasem mówiąc, Dębno jest tylko, miasto jest Dębno, tylko stacja kolejowa i poczta jest Dębno-Lubuskie. To taki niuans, ale w Gorzowie mówi się rzeczywiście na Dębno, zawsze się powie Dębno-Lubuskie, nie wiem, czy ktoś w Szczecinie nie, tak powie. Już to zostało. Ale dlaczego to jest takie ważne, bo jakby wtedy, tu znowu, na południu, a zetknąłem się w tym Zielonej Górze na Uniwersytecie, oni określali to jako takie, no właściwie obydwa województwa lubuskie. O, tak na to patrzymy, tak? Czyli zasięg Gazety Lubuskiej, która ukazywała się również w Chosznie, wyznaczał granice ziemi lubuskiej, z czym po prostu się nie zgadzam i jak pani taki pogląd by wygłosiła w Szczecinie, to chyba by tam śmiechem zabili, gdyby usłyszeli, że ziemia lubuska na terenie Choszna. Więc tutaj bym wracił, jakby ten okres 75-98 jakby refleksji takiej specjalnej jeszcze poddać. I widzi pani to, odwoływała się pani też do naszego rocznika. Właśnie dlatego myśmy szukali tej, myśmy widzi pani, to jest najlepszy dowód na to, co powiedziałam. Chociaż po latach jakby to nie jest rezultatem tego, że ja teraz tak o tym mówię, tylko już wtedy takie myślenie było, że myśmy się nie czuli związani z ziemią lubuską, tak? Myśmy nie czuli tego, przynajmniej ja nie czułem. Pan Czarnuch, który był pomysłodawcą rocznika i który tu mieszka i który jest takim honorowym nawet lubuszaninem dzisiaj, tak? I ma tutaj związki z tym, on też tego nie czuł, tak? Myśmy po prostu właśnie nawiązywali do jakiejś innej tożsamości, bo myśmy nie... W Zielonej Górze powiedzieć, że się jest lubuskim, to jest oczywiste dla nich, tak?
zrobimy periodyk ziemia-lubuska. Jasne, już. Nie by to do głowy w górze by nie przyszło, tak? Ale proszę popatrzeć dzisiaj, proszę Państwa, mamy taką sytuację, niech Pani też proszę na to zwrócić uwagę, mamy dzisiaj sytuację, że Lubuskie w Gorzowie to właściwie nazywa się tylko co? Lubuski Urząd Wojewódzki, tak? Co jest jeszcze? Te urzędy, urzędy, kilka urzędów, które jakby... Pytas Lubuski, o tym to ja powiem. Pytas Lubuski, muszę dopowiadać. Czyli jakby nawet dzisiaj my nie mamy łatwości w Gorzowie nawiązywania do tej lubuskości, co przychodzi bez problemu w Zielonej Górze, bo oni są rzeczywiście ziemią lubuską. My nie. Myślę, że dlatego właśnie to, co mówiłem, że my nie czujemy się. Ja myślę, że ten region się ciągle kształtuje, że się nie ukształtował jeszcze, że to i 98 rok też bym uważał na tutaj, na ten moment. Bo można powiedzieć, tak jak to Pani powiedziała, że eksperyment się powiódł, że to najlepszy dowód, okej, okay, można tak. Ale jakbym Pani powiedział, a proszę Pani, to się elity dogadały polityczne w trosce o swoje stanowiska, o swoje okręgi wyborcze, etc. Tak? To, więc tutaj jakby, ja nie wiem, na ile to był proces akceptowany społecznie, oddolnie. Tak? Tego nie wiem, czy są jakieś badania w tym zakresie. Wydaje mi się, że nie chyba. No tyle uwag, można by, mówię, kontynuować więcej. Dziękuję. Aha, jeszcze jedno zdanie, przepraszam. Monografia ziemi lubuskiej powstaje. W Zielonej Górze oczywiście, tak? Bo ktoś nie wymyślił, że można to coś takiego porwać się, tak? Ale nie o tym chciałem mówić, tylko ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało sprzed 45 rokiem. Jak oni sobie z tym poradzą? Bo nie ma ziemi lubuskiej przed rokiem 45. Ziemi lubuskiej pisanej z dużych liter, w tym rozumieniu krainy geograficznej powojennej. Nie ma czegoś takiego, tak, przed 45 rokiem. Jak napisać monografię województwa lubuskiego, bo rozumiem, że o ten obszar chodzi, przed rokiem 45. To będzie kawałek historii Śląska, Nowej Marki, tam Brandenburgii, kawałek Wielkopolski i tak dalej, to jakoś posklejane będzie bez sensu. Ten region się zaczyna w 45 roku i nie ma wcześniejszej historii. To są historie innych regionów. Dziękuję bardzo. Jeśli można, to tak ciągle. Lubuskie w Gorzowie powstało po, nie wiem dokładnie w którym roku, ale na pewno po likwidacji. Mówisz o Lubuskim, nie ziemi lubuskiej, tak? Nie, o naszym muzeum. No to już Zanikowskiego, 90 lata. Ale mówisz teraz o czym? To było Muzeum Okręgowe wtedy, kiedy było województwo gorzowskie, a nazwę Muzeum Lubuskie przyjęło dopiero wtedy, kiedy mieliśmy to jedno województwo i ono przeszło pod zarząd, no tak. Od 2000 roku. Tak, samorządu w Zielonej Górze. Podobnie było trochę i z Pegazem Lubuskim. Kiedy się rodziła inicjatywa tego pisma, które wydaje wspólnie Związek Literatów Oddziału w Gorzowie i Wojewódzka Biblioteka, no to było wiadomo, że pieniądze muszą być skąd? Z biblioteki, bo przecież nie od literatów, prawda? I wtedy sama byłam przy rozmowie z dyrektorem Jaworskim, który powiedział Pegas jak Pegas, ale musi być lubuski. Bo jak nie będzie lubuski, to ja nawet nie wystąpię do władz wojewódzkich o pieniądze, o jakieś dofinansowanie, bo od razu będę zlikwidowany. Więc to był taki argument, że... Tak, że no, trzeba było to robić. Rzeczywiście w tej chwili jest już od tych 75 numerów kwartalnik Pegas Lubuski, z tym, że no, 90% to jest na temat nas, a 10% grzecznościowo o Zielonej Górze, więc myślę, że to są dobrze, bo przecież nie ma tutaj takich granic, które byśmy jakoś chcieli wznosić, ale tę rozmowę, że nie ma żadnych szans na dostanie jakichkolwiek funduszy, jeśli tam nie będzie tego elementu lubuskiego, to proszę, jeśli Pani chce, proszę traktować jak autentyczny kawałek historii. Myślę, że z tych samych powodów dyrektor Linkowski jeszcze zmienił nazwę Muzeum Okręgowego. To Barczyszakowa zmieniła. Barczyszakowa. Nie, Zalinkowskiego. Tak? Zalinkowskiego, ja to pamiętam. No dobra, to może. Ale na pewno po zmianach administracyjnych. Po zmianach, tak, 2000 roku, tak. I też nazwa Muzeum Lubuskie, tak? Muzeum Ziemi Lubuskiej pierwotne, później miało tam różne nazwy, potem Muzeum Okręgowe i w 2000 roku
stało się Muzeum Lubuskim, tak? Bo Muzeum Ziemi Lubuskiej działa już nie dużo. Ale tu chodziło o nawiązanie do Lubuskie w sensie do organu założycielskiego, który finansuje tak. tą placówkę, tak samo tak. jak Hegas Lubuski, tak. prawda? No jeszcze mamy Most Lubuski, o, nazwany w 99 roku otworzony. No to ładnie, bo most to łączy. No, bo most to łączy, jak akurat województwo wtedy powstało, tak. Ale to są właśnie... A co jest w mamy Lubuski Urząd Wojewódzki, w Gorzowie Wielkopolskim zresztą. Mamy dwa regiony mamy w jednej nazwie urzędu, o, coś takiego mamy też, tak? Być może jest Lubuska Komenda Policji, nie wiem, Komenda Wojewódzka Policji jest chyba, tak? Nie ma Lubuskiej, tak? No może pan jakiś jeszcze gdzieś tam... Tak, dziękuję bardzo za te uwagi i nawiązując do tego Pegaza Lubuskiego, to nasze dzisiejsze spotkanie też kiedyś nie miało Urząda Ziemia Lubuska. Była tylko Nowa Marcia, prowincja zapomniana, wspólny kolejny. I pojawiła się w pewnym momencie Ziemia Lubuska. Też się pojawiła po chyba roku istnienia, nie pamiętam dokładnie pół miesiąca, ale około rok. I też powiedziałabym, że ze względów finansowych, bo robiliśmy projekty i Pani, czyli tu jest taki mechanizm, my tylko jak musimy, znaczy musimy w sensie takim, że chcemy się podłączyć do czegoś, o, tak? Bo nam samym sobie nie przyjdzie w Gorzowie, żeby się nazwać Muzeum Lubuskim, ale Ogród Ziemi Lubuskiej był miniony przez Panią. W Gorzowie powstał w 1947 czy 1948 roku, to jest też nazwa, która przepłynęła, tak? To wszystko było jakby zastrzeżone dla instytucji o zasięgu wojewódzkim. I ponieważ one znalazły się w Zielonej Górze, no to tam miały tylko prawo używać te instytucje, tej nazwy. O. To jest taki, nawet nie zostawiono właśnie tego Muzeum Ziemi Lubuskiej, które by jakoś tą historię, tą ciągłość potwierdzało, dorobek tego pionierskiego kresu i miasta, i tego regionu, że to tutaj powstało. Tak? Nie. Teatr Ziemi Lubuskiej oczywiście był w Gorzowie. Dzisiaj jest w Zielonej Górze, tak? No to są i tak dalej, to wszystko przepływało. Czyli pozostało w Gorzowie, tak pozwolę sobie, może tak, nic nie na wyrost, pozostało, nie myślenie wielkopolskie o lubuskości. Czyli kwestia wykorzystania lubuskości w sensie ekonomicznym. Tak, czyli jeśli na przykład w 90-tych latach Wielkopolska patrzyła na powstanie województwa lubuskiego, powiedzmy niezbyt przychylnie ze względu na pozyskiwanie funduszy europejskich dla regionów przygranicznych, to tutaj jakby posługiwanie się lubuskością też Państwo odbieracie w takim sensie ekonomicznym. To tak by się w momencie, kiedy to się nie jest to podyktowane. Powiedzmy regionem, czy istnieniem jakiegoś regionu, powiązaniami... Tylko praktycznymi względami. Tak, praktycznymi. Pani wyjdzie na ulicę i zapyta, czy ktoś się tu w okolicach czuje go lubuszaninem. Pewnie niektórzy tak. Ale... Uniwersytet Zielonogórski robi takie badania socjologiczne dotyczące lubuskości. Średnią. Myślę, że jak się okażą, to będzie ciekawy materiał. Ale nawiązując jeszcze do tego, co Pan powiedział, do braku nazwy lubuskiej po 50 roku tutaj w Gorzowie. Przepraszam, nie po 50, po 75 roku, kiedy ta ciągłość została zerwana. Co jest takie specyficzne, patrząc na to, że historyczne części ziemi lubuskiej, czy historycznej ziemi lubuskiej, pozostały w województwie górskim. Tak, czyli ta kolebka lubuskości, czyli te tereny, od których wszystko nie ma to żadnego się zaczęło, pozostały w Nie ma to żadnego praktycznego, ale to nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Żadnego. I tak nikt nie wie, gdzie ta średniowieczna ziemia lubuska leży. Tak? To wie pani, to wie tutaj kilka osób na sali. I nie ma to żadnego znaczenia. Tak? To jest jakby ziemia lubuska powojenna. Ona funkcjonuje ma własnym życiem, ona poza tym pozorną, bo nawet ja nie wiem jak pani to stosuje, bo nie widziałem tekstu, ale wedle moich... Wielkimi literami, tak. Tak, jest małymi, średniowieczna, jest małymi literami, bo to jest jak ziemia międzyrzecka, jak ziemia tam choszczeńska i tak dalej, tak? A ziemia lubuska, ta powojenna, jako nazwa jest krainy geograficznej, tak, jak Pomorze, jak Wielkopolska i tak dalej, tak? Czyli z dużych liter, ale to ja wiem,
jak ja moje teksty daję do druku gdzieś i to jest jasne, tak napisane w oparciu o te zasady, gdzieś poza Gorzów, to mi przerabiają tą ziemię lubuską na małe litery, tak? No bo ziemia lubuska, no to oni to jak widzą, ziemia wyżycka, czy tam jakaś ziemia tam jakaś, prawda, to małymi literami piszą. No i oni nie rozumieją tego. Dużo razy mało litery. To są dwa różne pojęcia. A ziemia lubuska to powojenne. Czynowe. Nawet z nazwą jest problem, tak? Bo to nie bardzo, jakby pani zrobiła znowu egzamin z pisowni, to też byłby pewnie różne wyniki. Bo, tak zwana ziemia lubuska. Tak zwana ziemia lubuska, tak. To różnie to może, że to może wyglądać. To mnie szkoda środkowego na dobrze. No tak, środkowe na dobrze to z kolei było, tak ja rozumiem, tak podchwycone było wtedy, kiedy to pojęcie, kiedy ta ziemia lubuska przestała być, no bo po 50 roku formalnie ziemi lubuskiej nie ma. Jest województwo zielonogórskie. Nie funkcjonuje jako pojęcie administracyjne, cały czas funkcjonuje jako element składowy ziem odzyskanych. Rozjechały się te pojęcia, prawda? Rozjechały się te pojęcia, bo do 50 roku mamy ziemię lubuską jako właściwie obszar geograficzny, tak? Jest Wydział Ziemi Lubuskiej, potem ekspozytura. Jest jakiś to teren administracyjny, a po 50 roku mamy województwo zielonogórskie i ziemia lubuska właściwie nie wiadomo już do końca co znaczy. Ale jeśli spojrzymy na przykład na przywoływane przeze mnie przemówienia oficjeli przy obchodach 20-lecia PRL-u, to oni nie posługują się województwem zielonogórskim, tylko ziemią lubuską. Te tereny przyłączone, czyli gdzieś właśnie Pomorze, ziemia lubuska. Gdzieś to sobie funkcjonuje, tak. Ziemia lubuską utożsamiana z województwem zielonogórskim. Więc w takiej oficjalnej narracji, czy w takiej oficjalnej dyskusji, mimo tego, że województwo zupełnie inaczej się nazywa, ziemia lubuska jeszcze pozostaje jako taki region geograficzny. No tak, no bo są jeszcze też publikacje Instytutu Zachodniego oczywiście, ale te pojęcia się rozjechały wtedy już, tak? Bo to już nie było to samo, co pojęcie administracyjne, tak jak do 50 roku, to było łatwiejsze, ale weszło wtedy zielonogórskie i weszło wtedy szerzej, jakby uzyskało jakby tam większą rangę, tak? Zaczęło być częściej używane ta środkowe na Dodrze, bo to jest takie bezpieczne, bo ta zielona ziemia lubuska, nawet przytaczała pani tutaj opinii, której nie znałem, profesora Korcza, tam on to krytykował też, że tam nie jest to doskonały twór, tak, tak, tak. Prawda, a gdzieś tam, no bo to krytyka tego pojęcia, to przecież do dzisiaj trwa, tak, bo co to znaczy dla historyków, na przykład dla mojego ojca, który jest tutaj specjalistą od średniowiecza, to dla niego, on to jak słyszy, to ziemia lubuska w rozumieniu dzisiejszym, tak, naszym tutaj, to on dostaje tors, ja nie mogę go tutaj przekonać do tego, że słuchaj, że to jest uczulenie, że bo on to ma to zakodowaną tą średniowieczną ziemię lubuską, tak, i to jest zupełnie inny obszar i inne pojęcie, ale, czyli to pojęcie zawsze było krytykowane i to średniowieczne, to środkowe na Dodrze, to ono jakby dobrze jakby oddawało, było bezpieczne, o, i tak nie kolidowało no nikt się nie mógł do tego, przepraszam za kolokwialne określenie, przyczepić, tak? Bo to było bezpieczne. To jest środkowe na Dodrze. I to środkowe na Dodrze było też bezpieczne w momencie przyłączenia powiatów śląskich. No tak. Tak, bo w momencie tego poszerzenia ta pierwotna ziemia lubuska, ta pierwotna z 45 roku, ona się powiększa też o te tereny śląskie. Oder, wraz z Odrą. Tak. O te tereny śląskie, dlatego to przynajmniej w jednej publikacji spotkałam się z uzasadnieniem środkowego nad Odrze właśnie po włączeniu tych terenów śląskich, że to była wtedy ta zmiana uzasadniona. Tak naprawdę ziemia lubuska ma dopiero właściwie wróciła znowu w mojej ocenie, może niesłusznej, to pani może zweryfikować, ale od 99 roku ona się jakby znowu odrodziła. No odrodziła się dlatego, że pojawiło się pojęcie administracyjne województwo lubuskie. I dzisiaj właściwie rozumiemy województwo lubuskie równa się ziemia lubuska, prawda? To mamy to lubuskość mamy w nazwie administracyjnej jednostki i to jakby znowu odrodziło się, ale ten 75, 98,
8, no to bym tutaj, tak jak mówiłem, to jest ta ciągłość moim zdaniem co najmniej zachwiana, tak? Co najmniej, jeżeli nie zerwana, tak? Chociaż nieformalna, bo ona, mówiłem, no, Gazeta Lubuska się ukazywała cały czas, tak? I w Chosznie również, tak? Więc można tak powiedzieć, że Ziemia Lubuska, ale to była taka formalna, bez, nie wiem, w Chosznie, jakby pani dzisiaj czy wtedy zapytała, to już na pewno nikt by nie powiedział, że jest Lubuszaninem. Tak? No, ale Trzcianka była przecież pierwotnie w Ziemi. I jest poczta do dzisiaj, tak. Trzcianka Lubuska. Trzcianka Lubuska, klub sportowy, Lubuszanin. Sama kwestia ewolucyjnego pojęcia jest dość rozległym zagadnieniem. Ale jeszcze nawiązując do tego, co pan powiedział a propos powrotu w 98, to ona, pojęcie Ziemi Lubuskiej wraca w 98, ale też specyficzne jest to, że stowarzyszenie, które powstało na rzecz powstania województwa, tak, ono nie jest od początku lubuskie, ono dopiero w momencie, kiedy obie stolice, współczesne stolice się ze sobą porozumiały, zmienia nazwę na Stowarzyszenie na Rzecz Powstania Województwa Lubuskiego. I dopiero w tym momencie elity zaczynają walczyć o tą lubuskość. A wcześniej obie stolice działały niezależnie od siebie. Jeżeli pani mówi o czasie dyskusji odnośnie podziału nowego terytorialnego, jak się toczyła ta dyskusja, przecież początkowo było 12, były różne projekty, przede wszystkim rząd wystąpił z 12 województwami, bez tego województwa na zachodzie, natomiast Gorzów miał też własne aspiracje, bo był też projekt nierządowy, ale był taki projekt, zresztą też w różnych wersjach, 25-wojewódzkich i w jednym z tych wariantów 25-wojewódzkich Gorzów był samodzielnym województwem. O to szła gra na początku, tak? Jeszcze przynajmniej gdzieś tam w połowie lat 90. Żeby zachować własny region. I to więc nie było tego, dopiero jak się objawiło, jak rząd Buzka rzucił ten projekt reformy na początku 98 roku i tam było te 12 województw, no to wtedy no, dramat się zaczął, tak? Ani wy, ani my, nie ma nas na mapie, tak? I wtedy dopiero zaczęła się ta współpraca i w marcu 10 bodajże, tak? Ta umowa paradyska została w Paradyżu podpisana i tam dopiero wtedy te elity z obydwu województw się dogadały że na rzecz działania, bo tylko wtedy, bo wiadomo było, że tych województw nie będzie 25, tylko walczymy o 13 województwa, a województwo lubuskie było chyba tak naprawdę 15 w kolejce, tworzonym 16 było bodajże świętokrzyskie, to było chyba ostatnie jakoś tam, które się dopchało, już nie dopchało się to 17, tak, to koszalińskie i tak dalej, nie, i to czyli ta wspólnota się dopiero pojawiła wtedy, kiedy się okazało, że jest wspólny wróg, a wspólnym wrogiem był Buzek, tak, tu nawet było, mówiło się nawet, na pamiętam, na wiecach, no to Lubuska. Lubuska, tak? Od nazwiska prezydenta. Czy mogę jeszcze powiedzieć parę słów? Zwróciłam uwagę, że pani tak niewiele podczas omawiania tego programu mówiła o Gorzowie, że najwięcej było w Zielonej Górze. Ja przyjechałam do Gorzowki w 1991 roku, a to wszystko widziałam. Pracowałam w największej firmie w Gorzowie, która produkowała właściwie włókna dla pół Łodzi. Pomijając jeszcze, że produkowano również na opony taki kord specjalny do budowania żyłkę, szczycinę, to wszystko, nie? Ale nie o to chodzi. Ja kończyłam na przykład w liceum w 1966 roku. I też mój matematyk, końcówka, a matematyk jedzie do Zielonej Góry. I pytam się dlaczego. Najlepszy matematyk w Gorzowie wtedy, bo niewiele tego było. A on mówi, bo tam dają ładną, dostaję ładne mieszkanie, będę dostawał wyższą pensję i z tego powodu. Także Gorzów często był wykorzystywany. Mało tego, 15 lat temu byłam z niemiecką grupą, na przykład w Gościnie na spotkaniu. To nawet ta miejscowość należy do Gorzowa. No byłam strasznie zaskoczona. Rządzili wszyscy Zielonej Góry.
No bo to jest ośrodek Jerozolimski. Czyli byli pastorem, ale wtedy nie był. Był, no znaczy po prostu był cały czas. Wtedy należało. No, jeśli granice administracyjne to co innego. No. To jest ośrodek, który jest własnością Spółdzielni Pracy w Zielonej Górze. No to jest inny właściciel po prostu. No to dziwne, że mnie wykorzystywanie, żebym tłumaczyła Niemcom. A to już jest inaczej. Ale z Zielonej Góry. Także... Porusza się Pani po bardzo delikatnej materii. No, nie bardzo mam z tego wystąpienia tutaj, bo Państwa już... Ale chciałabym, żeby Pani było to jest, żeby Pani wiedziała, takie, no, jak to wszystko się odbywa. Także... Kwestia tych animozji między stolicami regionu też jest oczywiście taką kwestią, którą warto i wypada poruszyć. To powinna Pani zobaczyć derby żużlowe koniecznie. Ale że ja jestem stąd. To jest kwintesencja. Ale to jest, ja była Pani stąd. Na derbach. Była Pani, to przepraszam. Ja jestem w Zielonej Górze też Pani była na derbach? Nie, nie. No, błąd. Ja nie byłem. Ja nie byłem. Nie miałem odwagi. Serce nie wytrzymuje. Była. Tylko tutaj. Więc wiem, że stolice regionu i te animozje między Gorzowem a Zieloną Górą to jest temat nie do uniknięcia, ale przyznam, że nieco celowo nie skupiałam się na tym zagadnieniu. No sam wyjdziesz w trakcie. Tak. Trzeba się skupiać. On wychodzi przy każdym temacie, który zostanie poruszony przy tym zagadnieniu. Ale temat gorący, myślę, że jeszcze nie raz będzie pretekstem do dyskusji, do żywej dyskusji. A ja bardzo chciałam podziękować za przyjęte zaproszenie i zaproponowanie, no właśnie tylko pani punktu widzenia na tą ziemię lubuską i chciałam to nasze bycie obrębie tej lubuskości. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję. A ja chciałam Państwa zaprosić przy okazji na kolejne spotkanie w styczniu, 15 stycznia o godzinie 17. Będziemy gościć u nas pana doktora Przemysława Kołosowskiego, który przy okazji kolekcji o Rurce i o Nanitach będzie prezentował swoje dwie ostatnie książki Rurka, Wieś Templariuszy i Co kryją groby. Także myślę, że też będzie spotkanie interesujące. Jako, że spotykamy się ostatni raz w tym roku, chciałam Państwu życzyć zdrowych, spokojnych świąt, chwili wytchnienia i troszeczkę zwolnienia na święta i chwil spędzonych z rodziną, z dziećmi, z najbliższymi i chwilę takiego spokoju, relaksu i wyciszenia. A na nowy rok wszystkiego co najlepsze i spełnienia, żeby ten stary, nie wiem czy dobry, czy zły, żeby się skończył dobrze, a miejmy nadzieję na to, że w przyszłym roku będzie dużo lepiej. Dziękuję jeszcze raz. No, dziękuję.